Cześć drodzy frajdowicze, dziś witam was bardzo, bardzo wiosennie. Oj tak, postanowiłam zrobić psikusa tej zimie, która przyszła nam w maju i przywitać was bardzo wiosennie z Akwarium Gdyńskiego. Czyli stworzyłyśmy sobie taką własną namiastkę rajskiej wyspy. Tak, i to jest właśnie ta mała, mała namiastka, która tutaj jest za mną. Postanowiłyśmy dzisiaj odwiedzić Akwarium Gdyńskie z dwóch powodów. Przyznam się wam, że wcześniej planowałyśmy tę transmisję zrobić w zupełnie innym miejscu, w plenerze. No ale skoro mamy na dworze w maju śnieg zamiast pełnego słońca i pięknych zielonych listków, to Kalinka powiedziała: mamuś, jedziemy zatem do Akwarium Gdyńskiego. Bardzo dawno nas tu nie było, bo ostatni raz byłyśmy tutaj w styczniu zeszłego roku, więc był to dobry pomysł, a powiedziała: chcę jechać do akwarium, żeby oglądać rybki i dobrze się bawić. I o co chodzi z tą zabawą, zaraz wam wyjaśnię. Tak? Akwarium Gdyńskie, czyli raj dla miłośników flory i fauny morskiej, zresztą nie tylko morskiej. Witam was tu Kalinka, pomysłodawczyni dzisiejszej naszej wycieczki. Opowiem wam dzisiaj o tym, jak my się potrafimy świetnie bawić w Akwarium Gdyńskim. Nie wszyscy o tym wiedzą. Zauważcie, co Kalinka ma na głowie. Kalinka na głowie ma słuchawki, dlatego że przyjechałyśmy i w akwarium od jakiegoś czasu można wypożyczyć multimedialny przewodnik. Akwarium można zwiedzać na różne sposoby. Można przyjść tutaj samemu, można przyjść tutaj z przewodnikiem, co też jest świetnym rozwiązaniem, ale jeżeli nie chcecie wynajmować przewodnika i przyjść tutaj sobie kameralnie, na przykład z własnymi dziećmi, świetnie się przy tym z nimi bawić, to polecam wam rozwiązanie, jakim jest właśnie ten przewodnik multimedialny. Zobaczcie, to jest bardzo fajna rzecz, bardzo prosta w obsłudze. Kalinka ma na głowie słuchawki, bardzo wygodne. Do tego jest tutaj takie urządzenie, dzięki któremu możemy wędrować przez Akwarium Gdyńskie i nie tylko świetnie się bawić, oglądać te przepiękne rośliny i zwierzęta, ale również morskie i nie tylko, ale również możemy wiele się o nich dowiedzieć, a przy okazji bawić się. Zobaczcie, jak możemy się bawić. Jedna z ulubionych sal, to jest jedna z pierwszych, która zazwyczaj jest dla dzieci dosyć nudna. To jest taka sala, w której nie ma żadnych żywych organizmów, tak? Możesz wcisnąć pingwinka, nie ma żadnych żywych organizmów i którą zazwyczaj moje dzieci przychodziły bardzo szybko, bo to taka muzealna. Natomiast zobaczcie, jak można się świetnie bawić. W nagrodę, kiedy dziecko odpowie dobrze na pytanie, dostaje perłę. I gdzie ta perła, Kalinko? Odpowiedziałaś dobrze na pytanie, gdzie ona się pojawi? O, widzicie? My się bawimy w zbieranie czarnych pereł dla pirata herbatnika, któremu te czarne perły skradziono. I to wszystko odbywa się w pierwszej sali, którą się zwiedza, sali dydaktycznej, którą, tak jak wam mówiłam, moje dzieci zazwyczaj bardzo szybko omijały, bo ona jest dosyć nudna, nie ma tam po prostu żywych organizmów. Natomiast teraz ta sala dzięki temu multimedialnemu przewodnikowi jest naprawdę bardzo ciekawa i z tego co wiem, wiele osób w ogóle nawet nie wie o tym, że jest taka możliwość. Wypożyczenie takiego przewodnika kosztuje 2 zł, więc nie jest to duża kwota, a powiem wam, że naprawdę daje ogromną, ogromną radość i frajdę i jest to takie pełne zwiedzanie, bo wychodzimy nie tylko z wrażeniami, które dostarczają nam akwaria w Akwarium Gdyńskim, ale również przede wszystkim jest to wielka, świetna zabawa, wielka frajda i polecam wam każdemu. Także tym osobom, które twierdzą, że w Akwarium Gdyńskim, że Akwarium Gdyńskie już znają i tak naprawdę akwarium niczym więcej już nie zaszkodzi. Tak, możesz wcisnąć meduzę, pamiętasz, co żółw je, meduzy zjada, prawda? Możesz wciskać dalej i zdobywać kolejną perłę. Tak, oto nasza taka zabawa. Także uwierzcie mi, że te osoby, które mówią, że znają Akwarium Gdyńskie i to akwarium niczym już nie zaskoczy, okazuje się, że może zaskoczyć. To jest naprawdę świetna zabawa i wychodzimy również z głową pełną wiedzy, więc polecam to każdemu. W jakim miejscu się znajduję? Postanowiłam wam tutaj pokazać namiastkę Akwarium Gdyńskiego, ponieważ chciałam zrobić te relacje z Akwarium Gdyńskiego w samym środku, tam gdzie nam najbardziej się zawsze podoba, może na przykład przy żółwiu jaszczurowatym. Natomiast okazało się, że nie tylko my wpadłyśmy na pomysł w taką pogodę odwiedzenia akwarium, ale również cała masa innych osób. Jest głośno i nie było warunków, żeby stamtąd zrobić taką
dla Was transmisję. Natomiast bardzo mili pracownicy akwarium wpuścili mnie do jednej z sal. Jest to laboratorium chemiczne i tutaj mam dla Was namiastkę akwarium. Tutaj zobaczcie, pływa sobie Dori. Gdzie jest Dori? Wasze dzieci znają może ten film, pływa sobie Dori. Więc to jest mała namiastka tego, co można zobaczyć w akwarium. Akwarium to 4 piętra, to mniejsze i większe akwaria, to tak jak Wam powiedziałam, taka ekspozycja muzealna. Natomiast akwarium ma już ponad 40 lat, natomiast jego historia zaczęła się dużo wcześniej, w latach 20. ubiegłego wieku. I związana jest bardzo z historią Morskiego Instytutu Rybackiego, Państwowego Instytutu Badawczego. I akwarium się wciąż rozwija, bo tutaj znajdują się, tak jak wspomniałam, możemy podziwiać florę i faunę tego gdyńskiego akwarium. Florę i faunę, która tu jest zgromadzona, morską i nie tylko. Natomiast przede wszystkim prowadzi się tu i prace badawczo-naukowe, ale też jest prowadzona edukacja w szeroko pojętym zakresie. Jest tutaj mnóstwo sal edukacyjnych. Miałam okazję uczestniczyć w takich zajęciach i też z dziećmi dla przedszkolaków, ale też miałam okazję uczestniczyć na przykład w zajęciach laboratoryjnych, więc jeżeli macie problem z rozróżnieniem, czym różni się plankton od bentosu, na pewno podczas tych zajęć możecie się tego dowiedzieć. Te zajęcia są prowadzone i dla dzieci, i dla młodzieży, dla studentów, ale także dla każdej innej grupy zorganizowanej. Te zajęcia są bardzo ciekawe, to są zajęcia pokazowe, są zajęcia multimedialne, laboratoryjne, a to właśnie jest jedna z sal. Ja tak troszkę pokażę laboratorium chemiczne, w którym jest badana woda, która znajduje się tutaj w tym akwarium. A jak myślicie, taka zagadka, ile litrów wody znajduje się w tym akwarium? Kto wie? Kto wie, ile litrów wody znajduje się w akwarium? Ja to sprawdzałam dokładnie, z wiarygodnego źródła mam informacje. W tym akwarium znajduje się ponad 140 tysięcy litrów wody. Warto tu przyjść, prawda, Kalinko? Warto tu przyjść, tym bardziej dlatego, że budynek, w którym się znajdujemy, znajduje się na szlaku gdyńskiego modernizmu. Jak wiadomo, gdyński modernizm to prawdziwa perła. Prawdziwa perła, czyli dzień, w którym znajdujemy perłę, prawda? O właśnie, to jest radość dziecka, które właśnie znalazło kolejną perłę. Także polecamy przewodniki z trasą dla dzieci. Do zobaczenia, cześć!